Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie obecności stwierdzam, że jesteśmy w komplecie. Ja tą listę obecności sprawdziłem. A więc możemy i teraz musimy tą listę zatwierdzić, bo ja wizualnie tą listę widziałem, podpisywałem tą listę, ale musimy poprzez głosowanie tą listę zaakceptować, swoją obecność na sesji. A więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji drugiej, podejmować stosowne uchwały. Bardzo serdecznie witam na obradach sesji zastępcę burmistrza pana Piotra Kurniaka. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Kraśnik. Witam was, szanowni radni. Jest to druga sesja, jest obecność państwa sołtysów, dlatego proponowałbym, żeby radni przedstawili się sołtysom. Proszę podać imię, nazwisko i jaki okręg czy miejscowość reprezentujecie. Począwszy od lewej strony, poprosimy pana. Daniel Werner, jestem z Polanowa, okręg wyborczy numer 1. Mieszka Zenek, jestem z Rosochy, okręg wyborczy numer 10. Jerzy Krzysztof Lewandowski, reprezentuje sołectwa Twagor i Góra, Kępiny oraz Żydowo od numeru 107 do 128. Czyli to jest ten kawałek Żydowa, który jest przy DPS-ie Elektro. Dobra, Pani Wojciecka-Popowicz, jestem z Polanowa, okręg wyborczy numer 5. Paweł Lipin, jestem z okręgu numer 14, Gardon, Paweł Krasina, Krasin. Przemysław Szyderski, okręg numer 2 w Polanowie, jestem z Polanowa. Janusz Krzysztof Haszczyński, okręg wyborczy numer 9, Żyrow. Jovan Margulewski, jestem z Prądu, okręg wyborczy numer 6. Miejscowości Bożenice, Buszyno, Krąg i Doły, Krąg Doły. Mirosław Gajek, okręg wyborczy numer 13, reprezentuje sołectwo Nacwa. Marzena Dzierżyńska, mieszkam w Rzeczycy Wielkiej, reprezentuje sołectwo Bieli, Rzeczyca, Park Lewo i Nowy Zalibórz. Wielka Wieczna, okręg numer 12, reprezentuje sołectwa Jaćmki i Dazewo. Piotr Bodyk, reprezentuje okręg ulicy Partyzanckiej, Majańskie Wzgórze, Wiejskiej, Leśnej, Młodzieżowej. Mokowska Maria Domachowo, reprezentuje sołectwa Bukowo, Świerczna i Domachowo. Andrzej Ryłyk, okręg wyborczy numer 15, to jest Krytno, Sowinko, Powic, Kościelnica, Mirodki. Józef Wielkie, Trójka Polanów. Witam Państwa sołtysów bardzo serdecznie na obradach sesji. Witam Panią Sekretarz, Pana Krzysztofa, który będzie obsługiwał naszą sesję. Witam Panią Kamilę, pracownika rady. Jest z nami Pan Michał Popowicz, mieszkaniec Polanowa. Serdecznie witamy na obradach.
Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Panie burmistrzu, czy mam jeszcze uwagi do tego porządku? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić do dzisiejszych obrad projekt uchwał, dwóch uchwał. Pierwsza uchwała to jest dotycząca zmiany w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. Jest to projekt uchwały numer 2 rzymskie, łamane przez 8, przez 18 z dnia dzisiejszego. I uchwała numer 2 rzymskie przez 9, przez 18 z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2018-2030. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze proponuję projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla pana burmistrza Polanowa, bo na poprzedniej sesji było zaprzysiężenie pana burmistrza, więc w związku z tym musimy ten projekt uchwały również wprowadzić do porządku obrad. Szanowni radni, musimy ten porządek obrad poszerzony o te trzy projekty uchwał, które wniósł pan burmistrz i moja osoba, przegłosować, dlatego też kto jest za porządkiem obrad w tej wersji poszerzony o te trzy projekty uchwał, które zostały państwu przedstawione. Proszę o przegłosowanie. Czekamy na planszę. Więc jednomyślnie przyjęliśmy porządek obrad. Wszyscy radni byli za tym porządkiem obrad, który szanowni państwo usłyszeliście. Do oglądu był protokół z poprzedniej pierwszej sesji Rady Miejskiej. Panowie, nie otrzymałem żadnych uwag dotyczących, więc ten protokół przyjmę bez głosowania. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza, pana Piotra Górniaka. Ja muszę państwu powiedzieć, że pan burmistrz Grzegorz Lipski uczestniczy w obradach Dorowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i będzie uczestniczył w obradach drugiej sesji, ale no dojedzie do nas. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, co prawda niewiele czasu minęło od pierwszej sesji, bo chyba około tygodnia. W związku z tym tych informacji jest niewiele, aczkolwiek dość ważne. Jak Państwo wiecie i widzicie, trwają prace na roboty drogowe na terenie gminy Polanów. I mamy kilka takich zadań inwestycyjnych związanych z robotami drogowymi. Pierwsza to jest już od dłuższego czasu trwająca inwestycja w Kościernicy, to przebudowa przejścia przez Kościernicę. To jest znaczna kwota, bo ponad 4 300 000. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tutaj robię tą pełną informację, bo czasami się ukazuje na stronie internetowej, czy też na Facebooku, informacja skrócona. Więc to jest głównym inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale również gmina Polanów jest tam udziałowcem finansowym. W tym przypadku kwota 50 000 zł. Druga inwestycja, również na drodze wojewódzkiej 206, to jest na trasie z Polanowa do kierunek Miastko, na tym odcinku do Barglewa. Jest robiony ostatni etap, trwa w tej chwili, te prace są końcowe, powinno być lada dzień to ukończone. Również inwestorem jest to Zarząd Dróg Wojewódzkich. I to jest ostatni odcinek, najbardziej niebezpieczny chyba odnośnie tego przejazdu od mostu tutaj w kierunku Polanowa. Tam również będą jeszcze dodatkowo zastosowane bariery
ochronne, tak żeby to bezpieczeństwo było maksymalnie zabezpieczone. Jak Państwo wiecie, bardzo długo trwała sprawa odnośnie wycięcia tych drzew, żeby tą drogę zrobić, musiały być usunięte, na ich miejsce właśnie będą te bariery. I trzecia zadanie takie inwestycyjne, zresztą na ostatniej sesji Rada podejmowała uchwałę odnośnie ulicy Zacisze. Został rozpoczęty remont ulicy Zacisze. Nie w granicach 200 kilku metrów, jest to początek, oczywiście nie całość tej drogi, początek i finansowanie tego przedsięwzięcia to jest Nadleśnictwo Polanów 100 tysięcy złotych i 25 tysięcy złotych. Gmina Polanów również to na ostatniej sesji taka uchwała była, żeby to szybko, sprawnie zrobić. Szanowni Państwo, zbliża się zima, do tej pory nam sprzyja i tutaj nie możemy powiedzieć, ale może być niespodzianka, na południu Polski już się tam różne słyszy sygnały odnośnie bezpieczeństwa. W związku z tym tradycyjnie robimy taką informację dla Państwa podczas przerwy. Zostanie ona przekazana odnośnie kto za jakie drogi odpowiada z telefonami kontaktowymi. To również otrzymają radni. Czasami jest tak, że trzeba interweniować. W związku z tym też macie Państwo, niekoniecznie to trzeba do burmistrza czy też zastępcy dzwonić, żeby tę informację przekazać, że tam coś nie wychodzi, można bezpośrednio, powiem więcej, nawet większe są efekty, jak to robi, nie wiem, sołtys radny, bo to tak wierek bezpośrednio, a tak to się nawarstwia, sprawdzania, a powiedzmy, żeby to przyspieszyć, żeby było sprawnie, proponujemy również z tych telefonów korzystać przez Państwa. I to mówię o drogach wojewódzkich i powiatowych. W przypadku dróg gminnych, mówimy o Polanowie, czy też powiedzmy dróg gminnych, to jest Zakład Usług Komunalnych, ale również będziemy podnajmować różne instytucje, czy też nawet rolników, tak jak było praktykowane w poprzednich latach, gdyby były drogi nieprzejezdne w szczególnych sytuacjach. I tu koordynatorem jest pan Jerzy Chirowicz, również ten telefon do niego jest. Nie można bezpośrednio, powiedzmy, dawać temu Kowalskiemu w cudzysłowie tego zlecenia, tylko poprzez pana Chirowicza, żeby on to koordynował, bo na to ograniczone środki. To też nie może być tak, że no, troszkę popadało, mówi, może nie mogę przejechać i trzeba by coś robić. Nie, to musi być no, w jakiś sposób dla bezpieczeństwa wszystko, niemniej jednak zdrowy rozsądek jest wskazany. Szanowni Państwo, nie tak dawno, bo odbyła się takie szkolenie odnośnie tak zwane czyste powietrze, mówimy o to wsparciu dla mieszkańców naszej gminy dotyczące energii ocieplenia odnośnie funkcjonowania termomodernizacji obiektów z możliwością skorzystania z dofinansowania. Jedno odbyło się w Domu Kultury, tam było około 100, teraz było około 40 nie tak dawno w bibliotece. Różne firmy to przedstawiały, jedno to robił Wojewódzki Fundusz, drugie firma specjalistyczna, ale wiem, że dzisiaj nawet pytałem, to pani trochę tym zajmuje, że jest zainteresowanie i tutaj zainteresowane osoby, my jako urząd, nasi pracownicy będziemy ich wspomagać. Także mogą się zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i tam otrzymują stosowną pomoc. Jak Państwo widzicie, kończy się etap budowania centrum przesiadkowego. W tej chwili trwają prace takie wykończeniowe, ale robimy pewną już modernizację dla dobra stojących na tym dworcu w cudzysłowie, bo to jest centrum przesiadkowe związane z rowerami, bo taka była możliwość budowania tej inwestycji. Będzie zabezpieczone dwa takie segmenty, te zewnętrzne, z takim bezpiecznym szkłem. Coś jak na wzór przystanku autobusowego, tak żeby nie wiało. W tamtym miejscu rzeczywiście mocno wieje i tutaj dzisiejsze właśnie zmiany w budżecie dotyczą tej inwestycji również, bo firma, która to wykona, już przygotowuje się do tego, niemniej jednak formalnie musimy to zlecić i wykonać. I to będzie jeszcze w miesiącu grudniu, chcemy to zrealizować tak, żeby z oczekującym się na autobus to mogli z tego skorzystać. Oczywiście to nie może być taka przeczekiwalnia na dłuższą metę. Dla innych osób będziemy z tego tutaj starali się egzekwować poprzez Straż Miejską, ale również o stosowne regulaminy czy też opisy tego miejsca.
W międzyczasie również mieliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Tutaj zarówno w imieniu samorządu pan przewodniczący, jak i pan burmistrz złożone zostały życzenia. Było spotkanie z pracownikami socjalnymi. Myślę, że to była taka miła chwila, bo na tej codziennej pracy zawsze mają duży wysiłek i ciężko pracują. W związku z tym była taka okazja przekazać im najlepsze życzenia. I chciałem podziękować w imieniu tych, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Bardzo fajne spotkanie przygotowane. Kolejna sprawa to wczoraj chociażby w naszym szkole, w Zespole Szkół Publicznych odbyło się spotkanie odnośnie piosenek, tekstów Młynarskiego. Bardzo fajne spotkanie. Tutaj Zespół Szkół również przygotował to bardzo, bardzo fajnie. Tutaj duże, duże uznanie dla pani prowadzącej to spotkanie. Jak państwo wiecie, od właściwie niedawna mamy już wybranych przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich. Myślę, że już mamy tu pod tym chociaż względem jasność. Starostwo powiatowe, starostwo w dalszym ciągu jest pan Marian Hermanowicz, zastępcą jest Tesmer z Sianowa, przewodniczący również jest z Sianowa. Można by powiedzieć, że władza teraz się tam przesunęła z Polanowa do Sianowa, bo mniej więcej w tym samym układzie funkcjonują ci z Sianowa. W Urzędzie Marszałkowskim jest koalicja Komitetu Obywatelskiego i PSL-u i również SLD, również wybrane są i tutaj częstym gościem na terenie gminy Polano był pan, jak się nazywa? Pan Tomasz Sobiera jest wicemarszałkiem, marszałek jest ten sam, członkowie zarządu zostali wybrani. Myślę, że to się powoli wszystko będzie rozkręcać i będzie można już wtedy też współpracować na poziomie zwłaszcza inwestycyjnym, gdzie tutaj no, korzystamy z tych funduszy na tyle, ile to jest możliwe. Szanowni Państwo, i tak już kończąc, dwie jeszcze takie rzeczy. Chciałbym zaprosić w imieniu organizatorów. W pierwszym przypadku to jest przedszkole i Rada Rodziców w Polanowie. Jest to spotkanie tak zwane Mikołajki pod naszym namiotem i to są 16 grudnia. Wszędzie państwo dostaniecie plakaciki, tu przed chwilą zostały dostarczone z przedszkola. Prosiłbym sołtysów o rozwieszenie. I druga impreza jest to Zagroda Świętego Mikołaja 22 grudnia w sobotę od 13 do 16, również tamto od 13.30 do 16 w tym samym miejscu. Jest to taka nowość na naszym terenie. Będzie renifer, będą to specjalne, powiedzmy, dekoracje świąteczne w taki sposób, żeby tutaj no, jakieś jeszcze... Aha, mam nadzieję, że dodatkowo będę również, tak uzgodniliśmy już pokisem, że będą stoiska zarówno świetlicowe, ale również i stoiska sołeckie, bo tutaj jest pan Felix i Polonowski Ośrodek Kultury w tym uczestniczy. Ta sprawa jest finansowana, ta druga, przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką. To tyle z tej informacji w tym takim... Aha, jeszcze jedna właśnie w zasadzie rzecz, jak państwo wiedzą, zbliżają się święta, powoli będziemy dekorować również miasto, ale też będą dekoracje robione OSP Żydowo i OSP Nacław. Chcemy te choinki, które tam były, to one może nie do końca były takie piękne, ale chcemy je jeszcze bardziej udekorować, żeby były ładniejsze, jeszcze ładniej świecące. A również na terenie Polanowa będą no, powiedzmy parę nowości dekoracyjnych związanych z najbliższymi świętami. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Szanowni radni, przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie na tą kadencję Rady. Szanowni radni, przez wiele lat współpracowałem z panem Andrzejem Ryłykiem, który był przez kilka kadencji moim zastępcą i ta współpraca układała nam się bardzo dobrze.
Dlatego też zgłaszam kandydaturę pana Andrzeja Rybyka na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Czy pan Andrzej wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy są inne kandydatury? Jeszcze raz zapytam się, czy są inne kandydatury na wiceprzewodniczącego? Nie widzę. Bardzo proszę o zaprezentowanie się, panie Andrzeju. Proszę powiedzieć coś o sobie. No cóż, jestem w Radzie Miejskiej od 6, to jest 6 moja kadencja. Jestem w drugiej kadencji Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Mam 57 lat, pochodzę z Sowinka. Czy są pytania jeszcze do pana Andrzeja? Od szanownych radnych? Nie widzę pytań. Wybór zastępcy przewodniczącego rady odbywa się w głosowaniu tajnym. Dlatego też posłużymy się urządzeniami do głosowania. Więc mam już zakończone głosowanie. Wszyscy radni oddali swoje głosy. Odczytam wyniki. Szanowni radni, otrzymam uchwałę nr 1/2018 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym o przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór radnego Andrzej Rybyk na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Polanowie. Panie Andrzeju, proszę przyjąć serdeczne gratulacje od nas wszystkich tu obecnych. Sądzę, od szanownych radnych, taką w głosowaniu pan jednogłośnie otrzymał tą aprobatę. Sądzę, że tam tą funkcję wiceprzewodniczącego będzie pan pełnił w sposób należyty dla dobra mieszkańców gminy Polanów. Wszystkich sądzę, że nasza współpraca pomiędzy radnymi i państwa sołtysami będzie się układać w sposób właściwy. Dziękuję serdecznie. Zrobimy sobie 5-minutową przerwę.
Przystępujemy do wyboru Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie. Ja przypominam, że głosowanie do komisji poszczególnych odbywa się poprzez głosowanie jawne. Informuję szanownych radnych, że wpłynęły zgłoszenia o tworzeniu dwóch klubów radnych. Klub radny Wspólnota Wiejska. Pani radna, pani Maria Pokorska, przewodnicząca klubu. Pan Piotr Wodyk i pan Mirosław Gajek. I utworzenie drugiego klubu radnych. Klub radnych Łączy Nas Gmina. W osobach pan radny Jerzy Landowski, przewodniczący klubu. Józef Wilk, Andrzej Rywyk, Daniel Werner, Wioletta Konieczna, Janusz Parszczyński, Paweł Litwin, Dorota Wójcicka-Popowicz, Agnieszka Zelik. My statutu klub mogą tworzyć radni w ilości 3 osób. Szanowni radni, poszczególne kluby zgłosili swoje kandydatury, zresztą było to również ustalane z innymi radnymi. Składy poszczególnych komisji, kluby zgłosiły swoje kandydatury do poszczególnych komisji stałych rad miejskich. Ze względu na to, że radny może uczestniczyć w pracach nie więcej niż w dwóch komisjach stałych, a przewodniczący rady i tu wiceprzewodniczący, no tak zobowiązaliśmy się, że ja w poprzedniej kadencji uczestniczyłem praktycznie w większości posiedzeń rady, ale możemy uczestniczyć w jednych komisjach ze względu na inne obowiązki. W związku z tym liczebność musi być określona poszczególnych składów komisji. Statut nasz mówi, że komisja może liczyć od 5 do 7 członków. Ale jeżeli tutaj w naszej radzie jest 5 komisji, to ja taki wniosek formalny zgłoszę, żeby skład Komisji Rewizyjnej oraz skład Komisji Skarg Wniosków, te dwie komisje liczyły po 5 członków. Następnie komisje, pozostałe 3 komisje, gdzie no, odbywa się taka praca rzeczywiście dosyć obszerna, a więc Komisja Budżetowa i Infrastruktury, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa liczyła 6 członków. Bo przy ilości zwiększeniu do 7 nie wolno nam, bo po prostu każdy radny może, to co powiedziałem, uczestniczyć w pracach z prawem głosowania w dwóch tylko komisjach. Czy są inne propozycje? Zgłaszam więc, jeżeli nie ma, wniosek formalny, to poprzez głosowanie tego wniosku formalnego o zatwierdzenie ilości członków w komisjach rady. A więc jeszcze raz powtarzam. Komisja Rewizyjna i Komisja Skargi Wniosków, żeby liczyła 5 członków, natomiast Komisja Budżetowa Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa liczyła 6 członków. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym wnioskiem formalnym, proszę o przegłosowanie. I jeszcze proszę o podniesienie ręki.
zakończono głosowanie. Wyniki głosowania. A więc jednogłośnie podjęliśmy, zatwierdziliśmy ten wniosek formalny. Wszyscy radni jesteśmy za tym, żeby skład ilościowy poszczególnej komisji w ten sposób wynosił. Jeszcze raz przypominam, rewizyjna i skarb wniosku po 5 członków, budżetowa, oświaty i komisja rolnictwa po 6 członków. I przystępujemy już do podejmowania uchwał odnośnie teraz przystępujemy do głosowania na poszczególne komisje i rozpoczniemy, tak jak macie szanowni radni w porządku obrad, komisja rewizyjna, a więc 5 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan radny, pan Jerzy Lądowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Chciałbym zgłosić do Komisji Rewizyjnej zgodnie tutaj z przegłosowanym wnioskiem 5 osób, które będą uczestniczyć w Komisji Rewizyjnej z zachowaniem oczywiście statutu miasta, tak, z zachowaniem z różnorodności klubów, tak? I tutaj bym proponował pana Mirosława Gajka, panią Marzenę. Panie Jurka, ja się od razu pytam, czy wyraża zgodę. Pan Mirosław wyraża zgodę. Tak. Panią Marzenę Dzierżyńską. Tak. Czy pani wyraża zgodę? Tak. Panią Marię Pochorską. Tak, wyrażam zgodę. Czy pani wyraża panią Violetę zgodę. Konieczną. I pana Daniela Wernera. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Jeszcze raz się zapytam. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. A więc zamykamy listę. I przystępujemy do głosowania. Dla wszystkich kandydatów. Cały piątek. Tak. A więc ja tylko czytam, kto jest za kandydaturą pana Gajka, pan Dzierżyński, pani Pokorski, pani Koniecznej i pana Wernera. Wyniki głosowania. A więc wszyscy kandydaci przeze mnie odczytani otrzymali po 15 głosów. Jednogłośnie zaakceptowaliśmy skład komisji. Bardzo proszę członków tej komisji o ukonsultowanie się tutaj na tą salę obok. No 5-minutowa przerwa. Będziemy robić taką przerwę.
skończyła obrady. Szanowni radni, odczytam projekt uchwały numer 1/3/2018 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1992 roku o samorządzie gminnym Rady Miejskiej Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Polanów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie. Przewodniczący Komisji pan Mirosław Gajek. Zastępca przewodniczącego pani Maria Pogorska. Członkowie pani Dzierżyńska Marzena, pani Konieczna Violetta i pan Werner Daniel. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacji Urzędu Miejskiego w Polanowie. Kto jest za? Musimy przystąpić do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Na wyniki głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Przyjęliśmy tą uchwałę. Wszyscy radni byli za podjęciem tej uchwały. Komisja Skargi Wniosków i Petycji również będzie liczyła 5 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatu do tej komisji. Pan Mirosław Gajek, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Chciałbym najpierw podziękować radnym za głosowanie na moją osobę, a w szczególności radnym teraz Komisji Rewizyjnej za zaufanie i wybranie mnie na przewodniczącego. Ja teraz jako radny Mirosław Gajek proponuję kilku radnych do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To jest tak. Panią Dorotę Wójcicką-Popowicz. Czy pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Panią Agnieszkę Zelik. Czy pani wyraża zgodę? Panią Marię Pokorską. Czy pani wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Pana Pawła Litwina. Czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. I pana Piotra Wodyka. Pan wyraża zgodę. Tak. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie ma.
Wyniki głosowania się ukazały, a więc wszyscy jesteśmy za tymi kandydaturami. Bardzo proszę skład tej komisji o udanie się celem ukonstytuowania. A my znowu kilka minut przerwy ogłosimy. Wznawiamy obrady. Projekt uchwały nr 1 łamane przez 4 2018 roku Rady Miejskiej Polanowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwały nr 87 2015 roku Rady Miejskiej Polanów jest dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Polanów. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie. Pani Przewodnicząca Komisji, Pani Maria Pokorska, Zastępca Przewodniczącego, Pani Agnieszka Zelik, członkowie Komisji, Pani Dorota Wójcicka-Popowicz, Pan Paweł Litwin i Pan Piotr Wodyk. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Polanowie. I przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Zakończono głosowanie. Wyniki głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Komisja Budżetowa i Infrastruktury. 6 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pani Radna, Pani Wioletta Konieczna, proszę uprzejmie. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w związku z tym, że jest to Komisja Budżetowa i Infrastruktury, to ja na członków tej komisji proponuję kolegę Daniela Bernera. Czy Pan wyraża zgodę? Pana Jerzego Landowskiego. Czy Pan wyraża zgodę?
panią Agnieszkę Zelik. Czy pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam. I skoro trzy osoby są z tamtej strony, to teraz trzy z naszej. Proponuję pana Piotra Wodyka. Czy pan wyraża zgodę? Tak. Panią Marzenę Dzierżuńską. Tak. Czy pani wyraża, tak, zgodę wyraża? I pana Mirosława Gajka. Czy pan Mirosław wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Teraz ukaże się lista kandydatów. Zakończono głosowanie. Wyniki głosowania. A więc wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów radnych jednogłośnie. Bardzo proszę członków tej komisji o ukonstytuowanie się. Zakończono głosowanie.
Wznawiam obrady. Projekt uchwały nr 1/6/2018 roku Rady Ministrów Ekonomii jest dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym uchwały Rady Miejskiej Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Polanów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie. Pani Przewodnicząca Komisji, Pani Wioletta Konieczna, zastępca Przewodniczącego, Pani Dorota Wójcicka-Popowicz, członkowie Pan Józef Wilk, Pan Roman Margielewski, Pan Janusz Patrzyński i Pan Przemysław Przelewski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Polanowie. Będziemy przystępować do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Zakończono głosowanie. Jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, również 6 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. Pan radny, pan Daniel Werner, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić następujące osoby. Pana Pawła Lipcyna. Czy wyraża zgodę pan? Tak. Pana Andrzeja Ryłyka. Czy pan wyraża zgodę? Jest to dwóch rolników w naszym gronie. Tak. Pana Jerzego Landowskiego. Czy pan wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Pana Janusza Paszczyńskiego. Czy pan wyraża zgodę? Pana Romana Margielewskiego. Czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. I pana Przemysława Szelewskiego. Czy pan wyraża zgodę? Tak. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Czekamy na listę. Już głosujemy. Zakończone głosowanie.
wyniki głosowania. Jednogłośnie zaakceptowaliśmy skład komisji. Bardzo proszę o ukonstytuowanie się i znowu zrobimy sobie przyjemną wygórze. Wznawiamy obrady. Projekt uchwały nr 1/7/2018 roku Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Wsi. Na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Polanów. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi w składzie. Pan przewodniczący komisji Jerzy Landowski, zastępca przewodniczącego pan Janusz Parszczyński, członkowie komisji pan Paweł Litwin, pan Andrzej Rybek, pan Roman Margielewski i pan Przemysław Szelerski. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zgłoszenie na tablicy informacji Urzędu Miejskiego w Polanowie. Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Głosowania. Jednogłośnie podjęli się tą uchwałę. Szanowni radni, odnośnie ja serdecznie gratuluję wszystkim przewodniczącym, wszystkim członkom poszczególnych komisji za to, że będziecie pracować w tych komisjach. Ja muszę powiedzieć, że w najbliższym czasie spotkam się z moim zastępcą, z panią sekretarz, celem przygotowania planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Na podstawie tego planu pracy poszczególne komisje opracują swój plan pracy poszczególnych komisji na rok 2019. Tak, żebyśmy na ostatnim posiedzeniu grudniowym mogli zatwierdzić plany pracy Rady Miejskiej w Polanowie i poszczególnych komisji na przyszły rok. Informacja przewodniczącego o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji. Muszę Państwu powiedzieć, że interpelacje w myśl teraz nowego statutu i w myśl przepisów muszą być składane pisemnie na ręce na przewodniczącego i wtedy na te odpowiedzi, tak, są ustawowy termin o udzielaniu tych odpowiedzi. Szanowni Państwo, jako że jesteśmy po wyborach wszystkich komisji, przewodniczący, zastępcy, cały skład, chciałbym w imieniu pana burmistrza Grzegorza Lipskiego, ale również własnym serdecznie Państwu pogratulować. Myślę, że pan burmistrz obejrzy sobie spokojnie to na ekranie telewizora, jak nie dotrze, ale póki co wszystkiego dobrego. Myślę, że pracy nas czeka mnogo, na pewno się nie będziemy nudzić, a kadencja 5 lat jednak wymaga sporego wysiłku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Ja chciałbym zaprosić na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury na salę narad w przerwie, ponieważ mamy do zaopiniowania uchwały, które dotyczą budżetu gminy. Wszystkich członków Komisji Budżetowej i Infrastruktury zapraszam oraz pana burmistrza i panią skarbnik. Dziękuję bardzo. A my musimy, dlatego że opinia będą potrzebna do tych projektów uchwał, które wnieśliśmy do porządku obrad, musimy mieć opinię Komisji Budżetowej, która została powołana na dzisiejszej sesji. W związku z tym zrobimy sobie co najmniej 10, może 15 minutową przerwę.
Tak, ustalmy, że spotykamy się o godzinie 12. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady drugiej sesji. Jeszcze mamy do podjęcia. Trzy projekty uchwał jeszcze musimy rozpatrzyć. Komisja Budżetowa Infrastruktury odbyła posiedzenie z udziałem pana burmistrza i pani skarbnik. I odczytam pierwszy projekt uchwały. Projekt uchwały numer 2, uchwalony przez 8/2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. Czy są pytania do pana burmistrza, do pani skarbnik? Kwestie tej uchwały. Kwestie formalne, jeszcze dwa słowa. Szanowni Państwo, podczas komisji budżetowej przed chwilą, bo to jest dzisiaj sytuacja wyjątkowa. Dzisiaj dopiero komisja została powołana i tak naprawdę dzisiaj pracowała nad materiałem bardzo świeżym. Niemniej jednak wspólnie z panią skarbnik jużśmy te sprawy, mam nadzieję, wyjaśnili. To nie jest jeszcze do końca roku ostateczny dokument. Takie poprawki budżetowe mogą się odbywać na każdej sesji, zarówno w przypadku zmian w budżecie, jak i również na przypadku wieloletniego planu finansowego. W związku z tym prośba nasza, żeby Państwo tutaj, jeśli to jest możliwe, żeby się przyjęli te dokumenty do obie te uchwały. Poproszę jeszcze pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Infrastruktury o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu Infrastruktury opiniuje pozytywnie uchwałę nr 2, łamane na 18 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok. Jednocześnie opiniujemy pozytywnie uchwałę nr 2, łamane na 9, łamane na 18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2018-2030. Również pozytywnie opiniujemy uchwałę nr 2, łamane na 10, łamane na 18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Polanowa. Ja może to tak powiem, że to wynagrodzenie się nie zmieniło od dobrego wynagrodzenia, który burmistrz ma teraz, ale zmniejszyło się o 20% o wynagrodzenie, które burmistrz miał na początku tego roku do lipca. Weszła nowa ustawa o samorządzie, która to wynagrodzenie zmniejszyła. Tak więc tu te kwoty sprzedane są oczywiście, tak? Na tym, po tej obniżce 20%, co podjęliśmy tą uchwałę jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, poprzedniej, tak. Czy są pytania jeszcze? Zwracam się. Pan Roman, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie właśnie odnośnie tej uchwały, którą za chwilę będziemy podejmować. Widzę, że wydatki są zwiększone o 460 tysięcy. Pani burmistrza albo pani skarbnik, w skrócie, jednym zdaniem, czym są spowodowane, bo nie mieliśmy czasu na przeanalizowanie tych materiałów. Czego dotyczą te wydatki, zwiększenie tych wydatków? To nie są generalnie wydatki, tylko to jest wynik budżetu. Deficyt budżetowy zamknął się kwotą 460 tysięcy 143 złote. I został zmniejszony o kwotę 366 tysięcy do ostatniej sesji, ponieważ zwiększyliśmy dochody o tą właśnie kwotę. W październiku deficyt budżetowy wynosił 829 tysięcy, tak? I był zwiększony, spowodowany był postępowaniem podatkowym, gdzie SKO podjęło decyzję i zostaliśmy podatnikami po prostu podatek od nieruchomości, tak? Za lata ubiegłe. I to był deficyt na poziomie 829 tysięcy. Natomiast ta uchwała w sprawie zmian w budżecie zmniejsza deficyt budżetowy o prawie 367 tysięcy. I to jest wynik tych rzeczy, tak? Czyli zwiększyliśmy, jak tutaj można zobaczyć na załącznik numer 1, czyli proszę otworzyć na załącznik numer 1. I Państwo widzicie, to są zmiany w planie dochodów. Dochody zwiększono o kwotę 368 tysięcy 994 złotych 43 zł, tak? Jest to wynikiem
skutecznej realizacji dochodów na ten rok zaplanowanych, a także sukcesem zakończenia postępowania podatkowego w sprawie zwrotu zasług biegłych podatku VAT, tak? Tu zwiększyliśmy o prawie kwotę 200 tysięcy dochodów, uzyskaliśmy taki wzrost podatku VAT. Natomiast załącznik numer 2 mówi o wydatkach, o zmianach w planie wydatków budżetowych i jak można tutaj zauważyć, są przesunięcia między rozdziałami, paragrafami, natomiast nie ma zwiększenia ani zmniejszenia wydatków budżetowych, tak? Zamykają się one taką samą kwotą, jakie były na poprzedniej po prostu sesji. Więc tutaj nie ma żadnych zmian, są wewnętrzne przesunięcia, bo musimy jednak jednocześnie planujemy, tak? Zaokładamy jakiś plan na początku roku. Niestety życie nosi nam wiele niespodzianek i też przesunęliśmy wydatki na dzieci, które są z terenu naszej gminy, ale uczą się w oddziałach przedszkolnych, tak, czy przedszkolach poza terenem gminy Polanów. I musicie Państwo wiedzieć, że to są ogromne pieniądze, jakie wydajemy na dzieci z terenu naszej gminy, które po prostu nie korzystają z naszych placówek przedszkolnych, tak? Krótkie uzupełnienie jeszcze. Szanowni Państwo, tutaj zwracam się do radnych. To, co przedtem mówiłem, jest to wyjątkowa sytuacja w dniu dzisiejszym, że to jest dzisiaj komisja i Państwo materiały macie dzisiaj. Po komisji tej nie było po prostu. Zawsze będzie tak, taka jest normalnie ustawowo przewidziane, że 7 dni przed każdą sesją dostaniecie Państwo materiały. W przypadku sesji nadzwyczajnej jest to 3 dni. Przepraszam, 2 dni. 2 dni. To jest 2 dni. Także to jest i Państwo będziecie mieć wcześniej materiał, gdzie wcześniej można to zrobić. Dzisiaj prawnie nie było takiej możliwości. Powstała komisja, nie wiem, 20 minut, pół godziny temu. W tej chwili dopiero mogła się spotkać i to zaakceptować. Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś pytania? Nie, nie widzę. To przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 8. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. I teraz projekt uchwały numer 2/9/2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2018-2030. Czy to dla pani skarbnik, czy pan burmistrz coś tam? Proszę bardzo, pani skarbnik. Ta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jest odzwierciedleniem każdej zmiany w budżecie, tak? Ta akurat zmiana w budżecie, gdzie zmniejszamy deficyt budżetowy, tak? Zwiększając dochody, niesie za sobą potrzebę zmiany wieloletniej prognozy finansowej, tak? Która obrazuje nam te zmiany w budżecie, a także obejmuje przedsięwzięcia, które są na stronie 23 i można się zapoznać, jakie zadania, jakie cele stawia sobie gmina w każdym roku budżetowym i w latach następnych. Tak? Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018-2030, tak? Jest to duży zakres czasowy ze względu na dług, jaki mamy zaciągnięty, tak? I gdzie termin spłaty przypada na rok 2030. Tak? Więc wieloletnia prognoza finansowa jest odzwierciedleniem każdej uchwały w sprawie zmian budżetu. A ta uchwała, ta zmiana rościła potrzebę podjęcia wieloletniej prognozy uchwały. I tu również uzupełnienie w przypadku nowych inwestycji, które będziemy prowadzić, na przykład centrum wiarkowo to robimy, rozagospodarowanie rynku, rewitalizacja rynku. Po podpisaniu umowy również będziemy musieli to do tego dokumentu wprowadzić, a to będą kolejne sesje, aby dokument podpisany. Na razie jest to temat otwarty, ale te zmiany mogą następować na każdej sesji, jeśli będzie taka potrzeba. Ja zapraszam na stronę 24 wieloletniej prognozy finansowej, gdzie są objaśnienia mówiące o każdym kroku i dlaczego została podjęta. Także strona 24 wieloletniej prognozy finansowej. Czy ktoś z szanownych radnych ma pytanie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad tą projektem uchwały numer 8. To 9. Thank you.
wynik głosowania, a więc jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę numer 9. I projekt uchwały numer 2, przez 10 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Polanowa. Tak jak mówiłem, pan burmistrz ślubowanie złożył, jest pełniący obowiązki burmistrza. W związku z tym musimy wynagrodzenie ustalić. Tak jak tu powiedział pan przewodniczący rady, przewodniczący Komisji Budżetowej Infrastruktury, wynagrodzenie pana burmistrza na tym samym poziomie po tej obniżce, która zobowiązywała wszystkie rady 20-procentowej, na tym samym poziomie utrzymujemy wynagrodzenie pana burmistrza. Są pytania. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o przegłosowanie. Więc podjęliśmy wyniki głosowania, podjęliśmy jednogłośnie głosowaniem, przyjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie. Już przechodzimy do punktu 7. Wnioski, zapytania sołtysów. Zwracam się do szanownych sołtysów, proszę o zgłoszenie wniosków. Początki nowej kadencji, co widzę. Można indywidualnie do pana burmistrza na posesji, ale oficjalnie jeszcze raz pytam się, nie widzę żadnych wniosków. Również wystąpienie obywatelskie, czy pan powiedział, nie, tylko jako obserwator sesji, tak? A jest. Tak, bo wystąpienia obywatelskie są również w programie zawsze i każdy obywatel może przyjść na sesję i zadawać pytania w określonym czasie. Szanowni radni, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, pani skarbnik, pani sekretarz, panu Krzyszkowi, pani Kamili, no ale przede wszystkim wam, szanowni radni, za to, co dzisiaj na tej sesji wykonaliśmy. Powołaliśmy komisję, powołaliśmy skład komisji przewodniczących. Ja tylko w imieniu własnym, na pewno pana burmistrza Lipskiego, który, tak jak powiedziałem, uczestniczył w bardzo ważnym posiedzeniu Zarządu Darowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. No, składam gratulacje wszystkim wybranym przewodniczącym, ale liczę, że współpraca pomiędzy radnymi a sołtysami będzie się układać w sposób taki jak dotychczas, bo wszyscy mieszkamy na tym obszarze, reprezentujemy naszych mieszkańców, bezpośrednio wnikamy w ich problemy. I sądzę, że każdy problem, czy to społeczny, czy też bytowy, czy lokalny, wspólnie sołtysi radni rozwiązują i to się dzieje bardzo dobrze, dlatego też życzę wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, liczę na dobrą współpracę, na kulturę, a wiem, że radni potrafią i sołtysi się odpowiednio zachowywać, dlatego też życzę powodzenia. W ten sposób, szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek drugiej sesji, obrady sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.